to ty się wyciągnął. Ja tylko tak widzę, że... Od razu odmów. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca. Nazywam się Bartłomiej Ilcewicz, jestem przewodniczącym tego zgromadzenia. Za chwilę na początku zostanie odczytany regulamin zgromadzenia. Myślę, że on jest nam potrzebny też po to, żebyśmy sprawnie przeprowadzili całe zgromadzenie, nie tylko tutaj na Placu Grunwaldzkim, ale też w czasie Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który rozpocznie się w około godziny 18:30. A regulamin odczyta Grzegorz Kozak, prezes Okręgu Szczecin Narodowych Sił Zbrojnych. Witam serdecznie. Regulamin zgromadzenia Plac Grunwaldzki o Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczynającego się o godzinie 18 na Placu Grunwaldzkim, odbywającego się 1 marca 2013 roku w Szczecinie. Osoby, które nie dostosują się do zapisów regulaminu, będą usuwane z manifestacji. Punkt pierwszy. Nad porządkiem marszu czuwa służba porządkowa z ramienia Porozumienia Środowisk Patriotycznych. Każdy uczestnik marszu ma obowiązek. Informacyjnym na placu. Punkt czwarty. Zakazane jest posiadanie oraz używanie wyrobów pirotechnicznych oraz innych narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zgromadzenia. W tym roku 1 marca po raz trzeci będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma to być hołd oddany ludziom, którzy z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Terminem żołnierzy wyklęci określa się żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór sowieckiej okupacji w latach 1944-1963. Zalicza się do nich takie organizacje partyzanckie jak Armia Krajowa, Siły Zbrojne, Wolność i Niezawisłość, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Ruch Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjne Wojsko Polskie i inne, które po 1945 roku, ale również i wcześniej, w 1944 roku po akcji Burza, stawiały zbrojny opór komunistycznemu barbarzyństwu. Dzień 1 marca został ustanowiony świętem nie bez powodu. To właśnie 1 marca 1951 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie po pokazowym procesie tacy z urzędu zamordowali 7 członków 4. Wolność i Niezawisłość. 3 kolejnych skazano na kary 12 lat więzienia. Data ta jest symbolem bohaterskiej walki przeciwko zbrodniczemu systemowi komunistycznemu. Pamięć o żołnierzach wyklętych jest naszym polskim obowiązkiem. Jest wyrazem tego, czego wymaga od nas nasze polskie dziedzictwo. Głosem prawdy, która wypływa na światło dzienne po latach kłamstw sowieckiej propagandy. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych nie może pozostać tylko podkreśloną notką w kalendarzu. My, polscy patrioci, pragnąc bronić wartości honoru, wolności i niepodległości narodu polskiego,
Chcemy, aby to święto ze wszystkimi swoimi konsekwencjami było obecne na co dzień w życiu każdego Polaka i ku temu dołożymy wszelkich starań. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy żyjemy, to na obca przemówiła, szatą odbierzemy. Marsz, marsz do Mrowski, ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za swoim przewodem złączym się z narodem. Pełni zadumy i bolesnego skupienia do uroczystego apelu poległych. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Szczecina i regionu zachodniego Pomorza, rodacy, stajemy do apelu tu na Placu Grunwaldzkim w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby przywołać pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących o ojczyznę wolną i niepodległą. Do was wołam, żołnierze Organizacji Wolność i Niezawisłość, Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowych, którzy w latach 1944-1933 walczyliście z sowieckim okupantem i komunistycznym terrorem. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy oddziałów partyzanckich, którzy prowadzili nierówną walkę z wrogami ojczyzny, ukrywający się w polskich lasach, z dala od rodzin, gotowi do poświęcenia swojego losu na ołtarzu ojczyzny. Do was wołam, dowódcy oddziałów podziemia niepodległościowego, majorze Zygmuncie Szędzielarzu Łupaszko, kapitanie Henryku Flane Wartku, starszy sierżancie Mieczysławie Ciemieszkiewiczu Roju, majorze Hieronimie Dekutowski Zaporo, majorze Marianie Bernaciaku Orliku i wy wszyscy, którzy staliście na czele zbrojnych oddziałów, stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam żołnierzy Armii Krajowej, biorących udział w akcji Burza, w czasie której byli podstępni i systematycznie niszczeni przez wkraczające na tereny Polski oddziały Armii Radzieckiej. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam członków, konspiratorów i żołnierzy bojowej organizacji armii, walczących z systemem komunistycznym w naszym regionie. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam ofiary zbrodniczej przemocy i wszystkich rodaków zamordowanych w więzieniach i kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, obozach oraz stalinowskich katowniach i łagrach, za to, że byli Polakami i nie wyrzekli się swojej ojczyzny. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Zginęli śmiercią męczeńską. Przywołuję wszystkich rodaków walczących z wrogim systemem w okresie powojennym o wolność i niepodległość, którzy zostali zamordowani przez komunistycznych oprawców. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Zginęli śmiercią męczeńską. Do was zwracam się potomni, bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie, nie zapomnijcie. Niech ich postaci i heroiczne czyny, utrwalone w historii i naszej świadomości, będą dla nas przykładem miłości do Polski. Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci. Cześć.
poproszę teraz panią Anię Suchy, aby przedstawiła swój głos młodego pokolenia.